Halo, dobry wieczór Państwu, drugi dzień mistrzostw, czas zacząć. Lysgard z Bakken, HS 138, Lillehammer 2017. Po niesamowitych emocjach na skoczni normalnej, czas na walkę na skoczni dużej, na którą zapraszają Państwa Dariusz Jaguar, witam Państwa. Oraz Marek Rudziński. Szanowni Państwo, wczoraj troszeczkę plany pokrzyżowała pogoda. Wczoraj miały odbyć się kwalifikacje, które ostatecznie jednak się nie odbyły, więc w konkursie wystartuje 57 skoczków, ale to też ma swój urok, to też ma swoje plusy, ponieważ będziemy mogli zobaczyć w akcji nawet tych najsłabszych skoczków i też sobie w CV będą mogli wpisać nawet 57 miejsce. No ale to też osiągnięcie, myślę, Darek, zgodzi się ze mną, być 57 na świecie, to nie jest zły wynik. Tak, no i jest to przede wszystkim jakaś większa szansa, może akurat ten jeden skok, ta jedna chwila zaważy na tym, że tutaj będą mogli być nawet w 30, dlaczego nie? Czyli mówisz, że jak śpiewał Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę. Tak jest. Czekasz na tę jedną chwilę, serce jak szalone. Jak szalone płynie, szanowni państwo, jeżeli chodzi o obrońcę tytułu, Jomat Duńczyka, jego nie ma. Drugi był przed dwoma laty, na Waldifiemę, na trampolinu d'Albain, drugi był Mikołaj Jarosław, trzeci był Jaka Debilak. I tak wygląda ta trójka, wiadomo, że obrońca tytułu nie obroni, bo nie skacze, ale Mikołaj będzie walczył, no cóż, myślę, że w tym roku nie o wicemistrzostwa, a mistrzostwo świata. Miejmy nadzieję, jak najbardziej, no i przede wszystkim tutaj, no chyba już na tej dużej skoczni myślisz, że możemy mieć powtórkę z rozrywki, troszkę tak niespodziewanego mistrza? Słuchaj, powiem Ci tak, no już to są mistrzostwa niespodzianek, no, medal dla Kutawsona, medal dla Matthew Mirora Mlynowego, no poza Bykmaszerem same niespodzianki w tamtym roku, więc powiem Ci szczerze, no wszystko jest możliwe. Zobaczymy, rozpoczynać będzie wszystko Paschel Kalacza, no zawodnik, po którym nie spodziewamy się oczywiście dalekiego skoku, ale życzymy mu tego z całego serca. No, oczywiście, no sam udział w mistrzostwach świata w głównym konkursie, no wiemy jak to tutaj bez kwalifikacji, ale jednak. No i tak jak się spodziewaliśmy, no niestety, no tutaj dalekim skokiem nas nie rozpieścił. Tutaj nie uraczył. Oczywiście, że tak, jeszcze czas przedstawić sędziów na stanowisku A, sędzia kanadyjski w Heinz Ładnie w Grudzie, na stanowisku drugim chciałem powiedzieć Svensson Kutafson, ale to nie. To jest pan Carlson Bagginson, na stanowisku trzecim sędzia amerykański, czyli James Luczysko, na czwartym sędzia gospodarz Jonas Inbanson i na stanowisku czwartym nasz sędzia Tadeusz Bania Tłuszczyński. Brunon Tragedia to zawodnik oznaczony numerem drugim. No jego miejsce w klasyfikacji generalnej to niestety jest. To jest poziom taki, jaki ma na nazwisko. Tragedia. No ale chyba będzie przed Kalaczołą, tak jest. Poprawnie. 113,5 metra, 16,5, 17, 16,5. Czyli Tragedia z tymi notami po 16,5 i 17 wyprzedza oczywiście Bruna Tragedię, ale no wynik bardzo słaby, bez szans na drugą sekundę. A już teraz gra Karagioris Panagiotis. I zobaczmy, jak tutaj ten młody pisarz, literat nam się tutaj pokaże. Już w górze Grek i będzie chyba pierwszy, i będzie znowu zmiana lidera. I dobry skok! Fenomenalny skok! I bardzo dobrze Panagiotis. I tak jak mówiłem, Marku, to jest chyba ta pierwsza niespodzianka. To jest zdecydowanie niespodzianka. Panagiotis miał co jakiś czas przebłyski, no ale skok na tę odległość. No świetny, no przede wszystkim może mu dać już udział, może nie gdybajmy, ale naprawdę Panagiotis postarał się tutaj o niespodziankę. Podwiało mu nieziemsko, bo ponad 2 metry, ale skok jest niesamowity, znakomity skok reprezentanta Grecji. Popatrzmy, lądowanie też dobre. Też poprawne. Zobaczmy, jakie noty dostał Grek, bo nawet nie zdążyłem zwrócić uwagi, tak? Byłem zafascynowany skokiem Greka. W tym amoku, tak. Proszę bardzo, przyzwoite 18,5, 19. No i proszę bardzo, no i pierwszy zawodnik skacze nam powyżej punktu K, powyżej 130 metra. Niespodzianka. Na nie, pewno. Nie bardzo miła. Tak, jak najbardziej. Znaczy, w taką niespodziankę będzie w stanie sprawić dwa male Fritki Szwili. Na skoczni normalnej niespodziankę zrobił Kiryl Pastuszek z tych słabszych skoczków, teraz Fritki Szwili. No nie no jest nie. To tak dobry skok, ale też nie jest to próba jakaś wielce wstydliwa. 115,5 metra, 17,5, 18, 17,5. No wydaje mi się, że kto jak kto, ale dwa male Fritki Szwili będzie na swoim poziomie, czyli do drugiej serii się nie zakwalifikuje. Tak jest moje zdanie. Tak, a teraz Kiryl Pastuszek, właśnie ten, o którym wspomniałeś, ten troszkę sprawca lekkiej niespodzianki. Tak, druga dziesiątka jak najbardziej. Druga dziesiątka i zobaczmy już w powietrzu, ale nie, oj tutaj problemy już w powietrzu, ale proszę bardzo, jednak poradził sobie dosyć przyzwoicie.
reprezentant Ukrainy. Drugie miejsce, 123 metry. To jest punkt konstrukcyjny tego obiektu, o ile dobrze pamiętam, prawda? Jak najbardziej tak, szanowni Państwo. Także nie jest źle, nie jest źle. Przypomnijmy jeszcze, że tutaj na za każdy punkt, za każdy metr ponad punkt konstrukcyjny, już o tym powiedziałeś, że damy, że otrzymują skoczkowie po 1,8 za każdy skok poniżej, oczywiście jest taka nota odejmowana. No i czy to sen, czy to jawa jest, czy to będzie piękny sen Uzbeka? No, wprawdzie jest noc, jest ciemno, ale na piękny sen się nie zanosi, choć w powietrzu wygląda to nieźle. No nie. No nie, no. Może to nie będzie koszmar, może to nie będzie jakaś mara nocna, ale to będzie skok, po którym czy to sen, czy to jawa jest, na starość dzieciom na pewno nie będzie opowiadał, powiedzmy. Tak, nie musisz się go wstydzić. Na pewno snu człowiek nie będzie mówił skok spędzić. Tak, ale wiesz, na pewno też może powiedzieć, słuchajcie, kiedyś 1 marca 2017 roku skakałem na Mistrzostwach Świata. Wprawdzie byłem po co na sam koniec, no ale dzieci moje kochane, wnuki moje kochane, no wy tego nie dokonałyście, czego jednak oczywiście życzymy. Zobaczymy, co będziemy opowiadać Debris Senegalu. I zobaczmy. Holender raczej też nie jest wspomniany wśród bookmacherów jako jeden z faworytów, ale to niezłe wyjście i będzie... Niezły. Dobry skok! Będzie dobry skok. Drugie miejsce w tym momencie, jako drugi już tutaj, jako trzeci, przepraszam, przekracza nam punkt konstrukcyjny. No i no na pewno on będzie mógł troszkę tutaj w większych superlatywach swoim wnukom, dzieciom opowiadać, jak to fajnie skoczył na Mistrzostwach Świata. No będzie mógł opowiadać to, czego nie mógł opowiadać Eddie Edwards, przeleciał punktka. Tak jest. To taka stała historia, ten stały żart o Brytyjczyku, no że... To jak to, że ale on jest na pewno prawiczny, bo nawet nie przeleciał bully, no o tym wszyscy już wiedzą. A Negalu przeleciał punktka. Świt. Widać, że ma swoje potrzeby. No dobrze, Debrice Negalu, jeszcze zerknijmy na jego noty. To powiedzmy sobie szczerze, no to raczej awansu do drugiej serii nie da. Nie, oczywiście. Ale na razie, tak jak tutaj Filip nam zauważył, na razie jest dosyć wysoki, dosyć, jeśli chodzi o tych zawodników, z niższej półki dosyć wysoki jest. Jak najbardziej, tak powiedziałbym, że w przypadku pana Giudisa to jest astronomicznie wysoki. Tak, to jest takim Gagarinem troszeczkę, a tymczasem... No i proszę bardzo. Też Farmera skacze dobrze. 125,5, no bardzo dobry skok. 120,5 i powiem ci, że ci skoczkowie naprawdę bardzo chcą wykorzystać tę swoją szansę startu na Mistrzostwach Świata. Druga lokata, skok na odległość 125,5 metra, na pewno ujmę mu, nie przynosi absolutnie. No i pierwszy z tych może takich bardziej znanych, uznanych skoczków z tej początkowej stawki, like Peterson. No powiedzieć, że wczoraj, jak on się nazywa, Damian Szpilman miał krótką rozmowę z Lightem Petersonem. Tak jest. No po której dzisiaj myślę, że chyba nie byłby najlepszym komentatorem. Chyba nie. Ale i w kondycji psychicznej powiedział, że Light nie jest jakiś rewelacyjny, więc tutaj też... No z tego, co powiedział nam nasz ekspert, czyli Damian, no nie będzie on tutaj walczył o czołowe lokaty. No a ekspert to z niego jest, powiedzmy sobie szczerze, wyborny, no. Tak jest. Nie oszukujmy się. I to nie tylko od aerodynamiki, o czym mogliśmy się wczoraj wygrać. Ale także też od czego? Od... No można powiedzieć od nieruchomości. Demir Ayberk, reprezentant Turcji. Zobaczymy, czy Turek będzie w stanie powalczyć o drugą serię. Wiele wskazuje na to, że nie. No i znaki na niebie i ziemi tutaj nas nie oszukiwały. Już pozostając tej terminologii kosmicznej, nie wiem, czym kosmiczny poziom, ale Demir Ayberk, no poza naszą atmosferę absolutnie nie poleciał. 117 metrów, 101,7 to jest siódma lokata. No i dzisiejszym jego zadaniem będzie cóż, oglądanie pleców kolegów. No dość powiedzieć, że Demir Ayberk przegrał, czy to jawa jestem, no to o czymś to jednak świadczy. Pana Giotis wciąż prowadził pierwsze dziesiątce. Nie wiem, czy ze mną zgodzisz, Darku, to ulubiony tak z Damiana Szpilmana. Nie wiem, czy ze mną zgodzisz, ale Pana Giotis powinien w drugiej serii być. Tak, myślę, że raczej nawet na pewno tam awansuje. Może troszkę słabo na wyrost, ale zobaczymy. No i przede wszystkim z tego, co widzieliśmy, no poziom tego konkursu na razie no jest mistrzowski. No w końcu mistrzostwa. A teraz w górze Iwan Rodolfo Matador. No i niestety dosyć szybko wylądował. Dosyć szybko. Tak, no mniej więcej ten sam punkt, w którym ląduje większość skoczków w tym momencie, czyli granice 115-120 metra. No i to
też tej, wspominaliśmy już niejednokrotnie, ujmy mu nieprzyjemności, ale awansu do drugiej serii niestety też to Portugalczykowi nie da. No, oczywiście, że tak. No a my zachęcamy tutaj osoby będące na czacie do udzielania się, do komentowania. No pamiętam na tym pierwszym konkursie, no to masa osób pisała, komentowała, a teraz jakoś wszyscy tak niezbyt wylewnie. No, miejmy nadzieję, że są po prostu tak zaabsorbowani tym konkursem, że aż im się nie chce komentować. Jarosław Polżadek. No więc komentowanie zostawmy na razie nam. Na pewno to się prędzej czy później rozkręci, gdy przyjdą biało-czerwoni. Teraz biało-czerwony z takim niebieskim krzyżem. Jarosław Polżadek bez formy jest Polżadek, ale ten skok jakby chciał temu zaprzeczyć. No chcą po prostu chyba zawodnicy ci naprawdę wykorzystać tą szansę. Jak najbardziej, tak. 22 sędziów, no troszkę chyba na wyrost ten atut. Chyba na wyrost jak najbardziej, 124,4 i Polżadek w tym momencie jest za plecami tylko Karagiorisa, pana Giotisa, więc... Który cały czas jest liderem, co ciekawe. I myślę, że jeszcze chwilę nim pobędzie, chociaż teraz Nick Omlegdanowicz to jest zawodnik, który tutaj regularnie na treningach skakał grubo ponad punkt konstrukcyjny i jeżeli w zawodach nie popełni żadnego drastycznego błędu, to będzie w stanie znowu skoczyć daleko. Chyba zbyt agresywnie, ale nieźle, ale tutaj już troszkę korzystając z porad Damiana, tak jest. Zdążyłem zauważyć, że troszkę zbyt agresywnie, zbyt chciał mocno złapać ten wiatr, ale chciał przelecieć nie tylko Bulek, Edwards, ale wszystkich po prostu i proszę bardzo, tutaj zbyt agresywna sylwetka w lodzie. Jak mawia Janusz Korwin-Mikke, można spróbować przelecieć wszystkie kobiety na świecie. Można próbować, nie uda się, ale próbować można. Oczywiście, że tak samo Omlegdanowicz też próbował, nie udało się. To nie jest tak dobry skok. Znaczy inaczej, to jest skok podobny do tych, które wyprezentował na treningach. Wprawdzie ten mankament zbyt szybkim przychodzałem do tej pozycji takiej zbyt agresywnej, rozrobił swoje, ale wrócę do swojej myśli. Nick Omlegdanowicz skoczył na poziomie takim jak na treningach, ale to konkurencja skoczyła lepiej. Tak jest. No i Witalij Iśli, reprezentant Ukrainy. Dobry początek sezonu, potem coraz bardziej bezbarwnie, no i teraz wygląda troszeczkę taka pusta kolorowanka dla dzieci. No ale no nie, tutaj widzisz dla odmiany, on skoczył bardzo pasywnie, nawet lądowanie było słabe. Wiedział chyba, że z tym skokiem nic nie osiągnie i 119,5 metra, no to 103,2 sprawy, że on jest dopiero na miejscu ósmym, więc w tej sytuacji szans żadnych nie ma. A my przy okazji pozdrawiamy grupę na Facebooku Awangarda Skoków Narciarskich, tak zwana Skokawka. Tam mamy swoich fanów, wprawdzie tak się wykluwają powoli, jak jedwabnik z tego kokonu powolutku, ale pamiętasz, John Locke tłumaczył zagubionych o jedwabnikach Charlie'emu. Tak jest, to zobaczymy cię z kokonu, tutaj pięknego motyla w powietrzu przykształci się młody Hiszpan, Juan Pablo Curajena. No i troszkę taki niemrawy ten motylek będzie, taki... Za wcześnie przed skokonu, ale no myślę, że tutaj również na pewno ujmy nie przyniósł tym skokiem. Pamiętasz tę scenę, jak John Locke tłumaczył Charlie'emu na temat tych jedwabników? No to była ta scena, kiedy Jack Shepard tam utknął w tych jaskiniach, gdy go tam wybierali. No i Charlie się wydostał z tego, no to miał te problemy z narkotykami, tak w klimacie. To było jeszcze w pierwszym sezonie. No i John Locke mu tam pokazał tego jedwabnika, powiedział, że mógłby go wypuścić, żeby już poleciał, ale jest zbyt słaby, czy musi sam przebić przez ten kokon. No i właśnie dlatego, gdy są już silni, to oni wtedy wychodzą i lecą w tym powietrzu. I Christopher Fipaisut, jakim on jest tutaj tym jedwabnikiem? Czy to jest jeszcze poziom kokonu? Czy on już może latać? Fatalnie skakał na skoczni, nieudany skok na skoczni normalnej i teraz też przeciętnie. 124 metry, wprawdzie punkt K jest osiągnięty, ale nie wiem, czy podzielisz moją opinię, że Christopher Fipaisut no nie trafił z formą na mistrzostwa. Przed mistrzostwami, pamiętasz, był na 12 miejscu na tej próbie generalnej w Willach. A tutaj proszę, raptem 5 miejsce i szanse na awans są... No znikome. Znikome. Trzeba wyprzedzić przecież 27 skoczków, żeby awansować. To o czymś to jednak świadczy. Nawet Panagiotis będzie czekał jeszcze sporo. No. Tak, ale Marku, widzę, że tutaj my również spodziewamy się wysokiego poziomu, zważając na to, że skoki powyżej punktu K już są dla nas skokami no nierewelacyjnymi. Tak, jak najbardziej, to masz rację, tymczasem Baranow, proszę! I proszę bardzo! Proszę bardzo, 130,5 minuty, zobacz! 4, 20 i 19, no tu sędziów poniosło naprawdę. Poniosło, to jest nota marzeń dla Juriego Baranowa. 3 razy 20, 60 punktów za styl, no to więc wypada. Naprawdę to wyglądało tak idealnie.
No właśnie. No w powietrzu nieruchomy, pięknie tutaj to wygląda. Też ładnie łapał to powietrze. Te narty tak ładnie też przecinały to powietrze. To jak fajna, agresywna taka sylwetka, ale. Ale tutaj, tu już nie! Tak, tutaj już troszkę pasywnie. Lądowanie troszkę takie ammanowskie bym powiedział. No nie, no to trochę się przesadzasz, no nie jest takie... Nie, no to wysunął te narty już po lądowaniu. Nie zaznaczył tego jak na przykład Zigana Kota, który pięknie, no to pięknie ląduje, ale no troszkę sędziów poniosło. Jak najbardziej tak, tutaj Marcin pisze, no proszę, brawo dla zboczonego fotografa, skorzystał z tej historii, którą opowiedziałem, gdy się widzieliśmy face to face. No tak, no Jurij Baranow, no już ma swoje lata, on już jest po 30, nadal jest kawalerem, ale miałem z nim styczność parokrotnie, no i powiem szczerze, często opowiadał takie świńskie żarty i mówił w niewybredny sposób o kobietach, ale to w taki bardzo kulturalny, inteligentny sposób. Inteligencja to jest mocna strona Baranowa. No a co jest mocną stroną Usku Niemieckiego w tym skoku? Myślę, że ciężko o znalezienie w ogóle jakichkolwiek mocnych stron w tym skoku. Niestety to jest prawda. 15 miejsce Marian Lufa Skuniewicki i on jest w gronie Ajberka i Frytki Szwiliego. Kiedyś czy Ostapczuk wróci? Ostapczuk już nie wróci. Ostapczuk zakończył niestety karierę i Ostapczuka już po tym upadku, który miał przed dwoma sezonami w Planicy, nie zobaczymy. No i teraz Damus Mikołajskiewicz. Zobaczymy, już trzeci z reprezentantów Ukrainy, czy zaprezentuje się lepiej od kolegów. Troszkę jakby wcześniej przed tego progu. No ale nieźle, 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 naprawdę nieźle. Nie ma się czego wstydzić. Szóste miejsce w tym momencie. No akurat o awans, no to będzie tutaj bardzo trudno, ale zobaczymy, ale zobaczymy. To Darku świadczy naprawdę o wysokim poziomie, że Mikołajskiewicz skacze 125,5, a my gdybamy, czy awansuje. Tak jest, to tak jest. To świadczy o tym, że naprawdę jest dobrze. Wciąż prowadzi Baranow, zobacz, 130,5 metra i nota 133,5, o 4 punkty więcej niż Baranow. To jest naprawdę... Niż Pan Giotis. Przepraszam, Boże, Baranow niż Baranow, niż Pana Giotis. To jest naprawdę świadczy o tym, że fenomenalnie zaprezentował się, jeżeli chodzi o styl Baranow. A przynajmniej fenomenalnie ocenili go sędziowie. Hin Heng Vri, beneficjent tych zawodów na amutach, ten numer jego startowy, dlatego jest taki wysoki, bo świetnie skacze na amutach, no a tutaj... Nierewelacyjnie, 121 metrów, 12 lokator, no to też przeciętne, po 18,5, prawie ten sam kontynent co Japonia, ale styl... Nie. No nierewelacyjny. Nie było w jego piosence tego, co śpiewali finaliści pierwszej edycji programu Idol. Nie było tutaj stylu i luzu, nie pomogło nawet kilka lekcji z telewizji, jak stać się kimś. Niestety on kimś się nie stał. A kim się stanie ten skoczek? Damę na gaten. No mam nadzieję, że... Przede wszystkim uczestnikiem drugiej serii, bo kibicuję temu młodemu chłopakowi. Oj, tutaj też strasznie agresywnie poszedł na ten nart. Oj. No i to jest niestety pierwsza ofiara, którą zażyczyła sobie skocznia Willehammer. W nawiązaniu do zagubionych. W nawiązaniu do zagubionych, tak jest. Tak, tutaj John Locke powtarzał, że wyspa wymaga ofiar, no i teraz ta Lisgarsbakken też wymagała ofiar, Damę na gaten jest pierwszą z nich. No ale trzeba powiedzieć jedno, Damę na gaten podtrzymuje stabilną, równą formę Szwajcarów. Po Frigorifico przed dwoma laty psuł fatalnie skoki w barwach Szwajcarii. Teraz Agaten fatalnie popsuł na skoczni normalnej. To samo zrobił na skoczni dużej. Coś mają tutaj problemy Szwajcarzy z tymi skoczniami, jakaś klątka. No to są problemy chyba przede wszystkim psychologiczne. Chyba tak. Bo już tutaj no naprawdę taka duża impreza, no Szwajcarzy się po prostu demotywują. A widzieliśmy jak naprawdę w kilku niezłych próbach już w tym sezonie. Otóż to właśnie. A teraz Jan Hartmann, lotnik. Wielbia duże obiekty. To jest naprawdę duży obiekt, jeżeli chodzi o skoczy normalne. Tak, bo... tak, jeden z większych. Tak, rekord skoczni 147 metrów. Hartmann powinien czuć się tu dobrze. Jak się będzie czuł i się czuje dobrze. I to jest dobry wynik. 131 metrów, wprawdzie. No będzie o 0,1 punktu z Karagionisem będzie chyba przegrywał. Tak mi się wydaje. Tak. Oczywiście, miał 129,5, 133. Trzecia pozycja. Odległość zbliżona z tego, co pamiętam. Najdłuższa odległość, ale noty. Noty zrobiły swoje, bo faktycznie po wyjściu z progu to momentami wyglądało rozpaczliwie, ale podejście do lądowania już było... No też takie sobie, powiedzmy sobie szczerze. Jan Hartmann mimo wszystko 18,5, 18 dostał oceniony przychyl.
No to Jedlin, no to jeżeli tutaj ci Twitch nie chce współpracować, no to zawsze jeszcze jest, jest jeszcze Twitter, no dźwięk i relacja z Twittera naprawdę, a tymczasem oj. Coś, czego tutaj nie chcemy, problemów technicznych, w ogóle informacje, że już na ten konkurs kolejny nie będziemy mieli problemów technicznych, ponieważ w dniu jutrzejszym zostanie zamówiona nowa ładowarka i nowa bateria, więc miało być zamówione już dzisiaj, ale niestety gdyby... Brak czasu po prostu. I Wojciech Becker teraz. Już tutaj naturalizowany Kuwejczyk w powietrzu, no i wygląda to nieźle i będzie to nowy lider! Pięknie, Wojtek Becker. Świetnie, Becker. 133,5, on czasami odpala. Wojtek Becker to jest taka troszeczkę stara zapalniczka, czasami odpala to w ten sposób, że można zapalniczką tak. Się bawić, piesić, w końcu odpali, ale kiedy, tego nie wiesz. To samo jest z Beckerem. Tak, dokładnie. A jeśli mielibyśmy go porównać z jakimś zawodnikiem tutaj, już takim profesjonalistą, wiesz z kim bym go porównał? Nie wiem, ale zaraz z Karim Olim. Taki zawodnik, Kosmita. Kosmita, dokładnie, który może wyskoczyć nie wiadomo kiedy, ale może fatalnie zepsuć. Nie no, oczywiście, tutaj nie da się z tobą nie zgodzić, a my widzimy jeszcze raz Wojtka Beckera w powietrzu. Naprawdę, to wyglądało bardzo ładnie. Tak, relacji na Twitterze w sobotę nie będzie, ponieważ Marcin Marx przyjeżdża do nas do studia. Więc to jest możliwość takiego ujrzenia tej relacji, transmitowania od kuchni. No i Marcin Marx trafia w dobrym momencie, akurat w momencie, kiedy będzie nowy sprzęt. Tak jest. Więc już nie będzie tego pi. No chyba, że to są czymś innym problem, ale wszak zdążyliśmy, no a my z Darkiem, powiedzmy sobie szczerze, mieliśmy wiele okazji, by sprawdzać, co jest nie tak z tą ładowarką i chyba możemy śmiało stwierdzić, że to jest jednak inna ładowarka. To jest inna ładowarka, tak. Tak. Fenik Staroce, reprezentant Danii, Duńczycy, no nie spisują się tutaj najlepiej, nawet Kajmo Ortensen troszeczkę poniżej oczekiwań, ale teraz wysoko... parabola lotu! Oj, piękny skok Tarocena! Dobry skok Tarocena! 131,5, zaczynają nam się tak lawinowo te skoki ponad 130 metrów powtarzać. Fenik Staroczen, 24 numer startowy, to już chyba, jeżeli dobrze myślę, to już jest piąta odległość ponad punkt. Tak jest, no i jak to kiedyś mówiła legendarna Niemcy, pamiętasz, która postać w polskim komentarzu sportowym, aha. No i zaczynają nam się skoki. No i zaczynają nam się... Znaczy, było to, w sensie kiedyś było to powiedzenie, no i zaczyna nam się mecz. No czy pan Szaranowicz? Tak jest. No oczywiście, pan Szaranowicz. Jest fighter. No i co? I co będzie? Które miejsce? Dla Tarocena trzecie miejsce. To jest dobra pozycja. Za trzy skoki już będziemy odmierzać tych, którzy awansowali. No ale teraz! Brązowy medalista ze skoczni normalnej, Matthew Mirror Mlynowy, jednak tutaj na treningach już tak różowo nie było. Niemniej jednak myślę, że trzeba brać go pod uwagę. Zgodzisz się ze mną? Myślę, że tak. No medalistów zawsze bierze się pod uwagę. Mlynowy, dobrze, będzie daleko, Mlynowy! Ależ trafił z formą Austriak! 139 metrów i jakie noty, aż nam tutaj ten laptop przestał działać tak jak powinien. Fenomenalny skok, no ale poczekaj. Oj. Ależ fenomenalny skok Matthew Mirora Mlynowego. No i co? Trzeba się z nim liczyć. Ależ niesamowitą formą się tutaj przygotował. A nie zachwycał, naprawdę nie zachwycał w poprzednich konkursach. Fenomenalny skok Mlynowego. No, czy może będziemy mogli go nazwać już multimedalistą po tym konkursie? No, zobaczymy. Jeżeli będzie nam działał laptop, to tak. Którego na Mistrzostwo Świata przestało działać. No, Darek mówi się, żeby nam to załapało, bo za chwileczkę może nam przerwać transmisję. Tak, no problemy techniczne niestety są poważniejsze. Bardzo po. Działa. No, najedliśmy się troszkę strachu. Co nie znaczy, że za chwileczkę się nie mogę powtórzyć. To jest najgorsze. No, tutaj jeszcze... Jeszcze raz zobaczymy tę powtórkę. Miejmy nadzieję, że już te problemy nam się nie powtórzą. Na szczęście to jest ostatni konkurs. No, ale byłoby głupio, gdyby na Mistrzostwa Świata był jakiś problem techniczny.
taki większy, no już w pewnym momencie myślałem, że nas wyrzuci tutaj z tego laptopa, będzie przerwana transmisja. Matthew Mirror Mlynowy. Do czegoś można przyczepić, ja do niczego. Jak posadziłby sobie Tonio Tyner, no myślę, żeby się nie załapał do kadry polskiej. Tak myślę. W ogóle dzisiaj jeszcze taka ciekawostka, w międzyczasie oglądałem powtórkę, czytałem wywiad z polskim Alpejczykiem Maciejem Bydlińskim na ten, tak, w kontekście pana Tynera. Wyobraź sobie, że no, polscy Alpejczycy nie mają żadnej dotacji, nic. Też oglądałem ten wywiad. To jest po prostu jakieś, no, nieporozumienie. Człowiek, który się kręci około 30 bez dotacji, to z pieniążkami, a czy ja... Tak, i nie wiem, czy oglądałeś pana Macieja wywiad do końca. On chce po prostu zmienić wolnictwo. I ja zaczynając ten wywiad, powiem ci szczerze, dziwiłem się, dlaczego on tego nie zrobił. No i potem na koniec przeczytałem, że jednak jest taki plan, no, ale tymczasem, jeżeli mówimy o Polakach, to teraz Ryszard Kontrokupski i Rysiu Połacz, leć jak orzeł! No, taka kawka leć troszeczkę. Leć jak orzeł, a wylądował jak gołąb. Jak gołąb, niestety. Dostarczył przesyłkę, zrobił swoje i tyle. No właśnie, cóż. Ryszard Kontrokupski, 126 metrów, jak to powiedział kiedyś Kuba Wojewódzki do jednego z uczestników programu Idol. Ty jesteś dla mnie takim wypchanym ptakiem. Wiesz, czym się różni wypchany ptak od ptaka normalnego? Od tym, że nie lata. I niestety Ryszard Kontrokupski też tego nie zrobił. Martin jest termisem za chwileczkę. Ryszard Kontrokupski jest 9. Za chwileczkę będziemy odmierzać już tych, którzy wejdą do drugiej serii. Martin jest termisem teraz. Wydaje mi się, że nie zmyje na czele Mlynowego. Chociaż Austriacy skaczą dobrze. No Austriacy skaczą dobrze. Bardzo dobrze. Proszę bardzo. I drugi. 134,5 metra. No i chyba urastają nam tutaj do roli faworyta konkursu drużynowego. Właśnie to chciałem powiedzieć, że Marcin Marks podczas swojego debiutu, nie wiem, czy nie będzie komentował złotego medalu dla Austriaków, czego oczywiście my nie życzymy polskiej kadrze, bo my mimo wszystko, mimo tego Rysia Kontrokupskiego, mimo momentami słabszych skoków Jarosława, Janusza, bo Adama chyba jesteśmy spokojni. Raczej tak. No właśnie, wierzymy jednak to, że Polacy odegrają tam jedną z głównych ról, chociaż ostatnio konkursy na to nie wskazywały, ale póki co dwóch Austriaków na czele, Martin Jestermnisien i Matthew Mirror Mlynowy na dwóch pierwszych miejscach. I za chwileczkę albo Mlynowy, albo Kałko Putansału będą już uczestnikami serii drugiej. Myślę, że jednak Mlynowy. No ja też tak myślę. Bukmacher to nie jest moja mocna strona, ale... No i poczekaj. No nie, jednak Mlynowy. Jednak... Ale z dobrej strony Putansało, no jak najbardziej z dobrej strony nam się zaprezentował. Zaczynają nam się lawinowo te skoki powyżej 130 metra robić. No i widzę, że tutaj nie będzie łatwo jednak wskazać faworyta. No i teraz człowiek lawina. Tak, no teraz człowiek, no, znienawidzony, pamiętamy, z Discus, ale wiemy również, że stać go na bardzo daleki lot. Już w powietrzu Katarczyk. I też agresywnie tutaj próbuje łapać te metry. I złapał! I dobrze, i złapał! Jak noty, no noty troszkę słabsze. Może ten agresywny styl mu jednak nie pomógł. 133,5 metra. Znaczy, jeżeli chodzi o odległość, to pomógł, ale... Ale jeśli chodzi o noty, to już nie warto. Ale dobry skok. Zaraz zobaczymy, za to sędziowie mu odjęli. Minimalnie chyba spóźnił. Ale tu w powietrzu, no... Tak troszeczkę... Takie ruchy kopulacyjne wykonywał w pewnym momencie. Tu już był spokojny. Ale agresywny był bardzo. Nie, tak, mam, no, nie mam tu skoczka, nie, da, domen prec. Prełc. Ale widzę, widzimy, no dobry tutaj, no, w miarę wykonany telemark. No myślę, że noty powinny być troszeczkę wyższe. No też mi się tak wydaje, te troszeczkę bardzo surowi byli sędziowie tej rywalizacji. No ale cóż, Lika z Grychem. No i co, trzeci Austriak na czoło? Chyba nie. No, nigdy nie mów nigdy. No nie, chyba nie. Chociaż proszę bardzo. No proszę bardzo. No to jest już nawet nie niespodzianka. Ja nie wiem nawet jak to nazwać. No skaczył jak natchnienie. Tak jest, no kapitalnie Austriacy sobie tutaj radzą. Nie mam żadnych pytań. No co tutaj robią Austriacy? No i przede wszystkim tutaj... Te noty troszkę teraz są niższe. No nie wiem, czy tutaj to widzieli przede wszystkim panowie z USA i pan z Norwegii. Odpowiednio 18,5-18 punktów.
ale no tutaj, no co ci Austriacy wyprawiają, no to ja nie mam pytań, szczerze powiedziawszy. I zobaczymy teraz punktację, jak to wygląda. Mamy na prowadzeniu trzech kolejnych Austriaków. Mlynowy prowadzi w dalszym ciągu, no już z kolosalną 10-punktową przewagą nad Grychenem, który teraz nam zawitał na drugiej pozycji. Trzeci jest ten Nissen i tutaj już czwarte miejsce Wojtek Becker. Więc troszkę naprawdę w tym momencie niespodzianek. Kontaktu w czołówku nie traci na pewno z Diskas ani Juri Baranow. No i zapowiada nam się fascynująca druga seria, a przypomnijmy, że jeszcze tylko coraz lepsi skoczkowie przed nami. Dokładnie tak. No i akurat ten tercet austriacki, mlynowy Grychen, jest ten Nissen. Trio austriackie jest w drugiej serii. Jako pierwsi się kwalifikują. Nierwole Poldaro, czy będzie pierwszym skoczkiem spoza Austrii, który zamelduje się w drugiej części rywalizacji? Jest potencjał, ale nie jest wykorzystany. No i nie, jednak Wojciech Becker jako pierwszy skoczek spoza tej trójki świetnej austriackiej nam do drugiej serii wchodzi. Przypominają mi się czasy wielkości Schlierzauera, Morgensterna, Kofflera i Leutzla. To jest komentarz naszego czatu. Coś w tym jest. Tak, jak najbardziej. I teraz... Ogólnie czasy dominacji austriackiej, lata jakieś tak mniej więcej 2006-2007. Tak, no te lata. Jeśli dobrze pamiętam, dokładnie. Ciut później, ale nieważne. No i teraz Łotysza, flaga łotewska, tak do austriackiej, to nadatna. Tak, jest dosyć podobna i zobaczymy, czy na tym samym poziomie skacze Woldemar Smelbardis. No miejmy nadzieję, że tutaj czymś fajnym nas zaskoczy, no bo oj, no i wygląda to dosyć dobrze. Wygląda to bardzo ale dobrze! Ale tutaj pod koniec, no coś się popsuło na koniec, na dwie nogi lądowanie. Gdzieśmy musiał dostać jakiś niesamowity tutaj podmuch. Tak. Zobaczmy, jak to wyglądało. Wyjście z progu chyba idealnie trafił. Jak to zobaczmy. Trajektoria też dobra. Tak, szybko podciągnął narty strasznie. I dzięki temu mógł złapać tą wyższą parabolę po prostu. Ja to nie wiem, czy wiesz, miałem tutaj rozmowę z Damianem Szpilmanem troszkę o tych właśnie parabolach. Wczoraj? Tak, wczoraj Damian no, był akurat no tak chętny do rozmowy, że akurat no troszkę właśnie o tej jego aerodynamice troszkę. O apartamowcach. O apartamowcach, tak, o wszystkim tutaj. Hiro Momotaki, pierwszy z reprezentantów kraju kwitnącej wiśni. Japończycy, można powiedzieć, że są nie drugim, ale nawet trzecim planem tych mistrzostw. Tak, no przyjechali tutaj do Norwegii chyba bez formy. Bardzo bez formy. Ojej. No i Momotaki przyjechał całkowicie bez formy. Rola epizodyczna, można powiedzieć. Tak, bo zostawił tą formę w Norwegii, albo ktoś mu ukrył w bagażu na lotnisku. On już nie jest obywatelem drugiego sortu, on już jest poza sortem, można tak powiedzieć. Jest. 197, 24, Hirobu Motaki. No przegrywa nawet z Hink Hengriem, o czymś to świadczy. No ale teraz Adolf Stalinsberg, który utracił Mistrzostwo Świata na skoczni normalnej. Ja myślę, kolejny Austriak. No właśnie. Przede wszystkim. O właśnie, o to chodzi. Nazwisko zobowiązujące do ataku. Nie, no ale bądźmy szczerzy, panie i panowie. No ja nie wierzę, że tutaj będziemy mieli czwórkę Austriaków na czele. No i nie, i nie. No i nie, ale będzie wysoko Stalinsberg. To nie, 12. Jo. Niskie noty, 18, 18, 18,5. Do czego to doszło, że Adolf Stalinsberg jest najsłabszym ogniwem swojej kadry? Znaczy, może to mamy dzisiaj rygi po prostu kawałek. No, zobaczymy, jak to będzie w kontekście drużynowym. On równie dobrze może być po prostu najmocniejszym ogniwem. Chociaż z tą formą w tym momencie, no to Matthew Middlemanowy to klasa. Klasa. Dokładnie tak. Przeskakuje swoich kolegów z kadry, jak właśnie niegdyś Gregor Schlierenzauer. No o czymś to jednak tak, świadczy. No, w tym momencie on skacze po prostu w innej lidze. Oczywiście, że tak. Karela Nurmsalu nie ma. Wiemy, że Karel Nurmsalu jest w Lahti, ale być może na drużynówkę przyjedzie tutaj. No bo byłoby lipa, jakby tak w trójkę skakali Katarczycy. No ale teraz, szanowni państwo, Onhet Irkutsk, można powiedzieć król treningów. Co trening, to on w czołowej trójce. Co zawody, to on poza nią. Tak, ale i pamiętajmy, że tutaj przed mistrzostwami miał dosyć niedłą formę. Dobrą formę. Zobaczymy, czy to potwierdzi. No i Onhet Irkutsk już w powietrzu. No i wygląda to nieźle i będzie daleko i będzie jest bardzo pięknie. Daleko! Tak jest! 138 metrów i w zawodach Onhet Irkutsk potwierdza swoją klasę. 145 to już jest odległość, no, po której Onhet Irkutsk może spojrzeć w lustro i powiedzieć: no jestem z siebie dumny.
idealnie na punkcie HS ląduje Onhet Irkuck. I to oznacza, że w tym momencie przed jego obliczem staje tylko i wyłącznie Matthew Mirobrunowy, z którym będzie mógł tutaj walczyć o to, żeby w drugiej serii być lepszym. Ale jaki jest minus tej całej sytuacji? No taki, że jeszcze przed nami 22 skoczków. No tak jest. No tutaj pytanie, czy rosyjskie skoki wstaną z kolan? No powiedzmy sobie szczerze, jest Irkuck i długo, długo nikt. Powiem ci tak, tutaj właśnie Irkuck, długo, długo nic, no ale piękne ujęcie na Irkucka teraz, które się na pewno zgrywa z tą naszą melodią. No i wreszcie to, co zauważył Marcin, że nareszcie Irkuck skoczył dobrze w zawodach. Tylko, że jeszcze tutaj jeden minus, jeszcze jedna szpileczka, jeszcze jeden kamyczek do ogródka. Druga seria. No, a ponieważ nie jest powiedziane, że Irkuck tą formę utrzyma. No i zobaczymy, jaką formę utrzyma i czy w ogóle z formą przyjechał tutaj do Lillehammer, Kuzajmach, Mawija, Makir. No nie, no on przyjechał no chyba jak na Japończycy, wakacje. Bez formy, na wakacje. Może ferie zimowe. Nie wiem jak to nazwać nawet. No, Francuzi są bez formy. A przypomnijmy, na początku sezonu to oni wygrywali konkursy drużynowe. Tak, no tutaj powiedzmy sobie. Tam zresztą oni drużynowcy akurat dalej się spinają, dalej prowadzą w tej stawce. No i cóż, Makir powinien stanąć przed taką wielką, przed takim wielkim francuskim audytorium i tak głośno powiedzieć tak, no. Tak jest. No tak. Właśnie. No ale teraz twój ulubieniec, można powiedzieć. Tak. Albo bardziej ty jesteś jego ulubieńcem. Ten, którego jestem talizmanem. Kiba Kawasaki. No zobaczymy. Jeżeli przy nim przypuszczałeś się na Mistrzostwach Świata, no to powinien ci taką dobrą sakę postawić. Kiba Kawasaki. Dobry lot. Dobry skok Kawasakiego. Nie jest to lot po Mistrzostwo Świata, ale to jest lot po spokojny awans w drugiej serii. No i taki lot, który na pewno tutaj, dzięki któremu nie straci kontaktu z czołówką. Jak najbardziej. Tak, dziewiąta lokata, 38 skoczyło. Jeżeli 27 trzeba by przejść, to prosty rachunek. Nawet dla mnie, że 11 jest już w drugiej serii. Karagioris Panagiotis. Witamy Karagiorisa w drugiej serii. Fajnie, że ten zawodnik się zakwalifikuje. To jest sukces. Tak, ale zobaczymy tutaj. Karagioris jest 11, 132 metra. A jeśli do drugiej serii nie awansuje na przykład Woldemar Smelbardis ze skokiem na 133,5 metra, no ale pamiętamy jednak na dwie nogi, no to świadczy to o bardzo wysokim poziomie ciężarowego konkursu. Oczywiście, że tak. Jarko Kimchaseren, jak na MCAP, to jest weteran. Skaka już w drugiej edycji tego cyklu, czyli przed 6 laty. Teraz Kimchaseren, widać, że doświadczenie jest po jego stronie! I brawo! 136 metrów w tym momencie. Jarko Kimchaseren plasuje się na trzecim miejscu. Spory, zobacz, Darek, rozrzut w notach od 18,5 do 19,5. Myślę, że punkt różnicy, już nie mówiąc półtora, o dwóch punktach, to jest już sporo. Dość dużo, Jarko Kimchaseren. Tak, no ale ci sędziowie, no ja nie wiem naprawdę, no, w tych czasach to sędziowanie coraz bardziej wydaje mi się dziwne. Dziwne, tak. Socjalistyczne, to co już tutaj razem z Damianem Szpilmanem ustaliliśmy, że no, socjalistycznie trzeba tym słabszym pomóc. Tak jest, no dokładnie. Chociaż Kimchaseren, no nie można powiedzieć, no, że był słabszy. Słabszym, bo nie można. Oczywiście, tak. 144 i Jarko Kimchaseren w tym momencie jest na miejscu trzecim, czyli już ta austriacka dominacja troszeczkę odeszła w niepamięć, chociaż Matthew Mirobrunowy nadal jest liderem. No i ostatni z samurajów, Kobekowi. No i zobaczymy, czy przynajmniej, nie wiem, Kiwa przywiózł formę. Było taki nie przywiózł, a czy przywiózł Kobekowi? Coś po środku. No, coś po środku. Na pewno przywiózł sakę, żeby tutaj troszkę zapomnieć w tym konkursie, no bo powiedzmy sobie szczerze, raczej chyba Japończyka nie zobaczymy w drugiej serii. Ja myślę, że pierwszy... Będzie ciężko na pewno. Bumotaki już może się raczyć tym sakę. Kobekobi na razie może tylko odkręcać butelkę, bo jeszcze pewności nie ma. Chociaż no, nie wiem, że Piotrek Grzyma od Kuby Wojewódzkiego przyznał się, że kiedy przed konkursem machnął sobie piwko, to było ostatni. Co by było po sakę? No ale teraz mistrz świata, szanowni państwo, ze skoczni normalnej. Największa niespodzianka MCAP-u od wielu lat.
Mistrz świata ze Szwecji, Svensson Gustafsson. Chyba największą dziewiątką. Chyba, powiem ci szczerze, że chyba tak. No. Wprawdzie były konkursy, gdzie w Zakopanem wygrał Białorusi, Andrii Pochylski, no ale co pojedynczy konkurs, a co mistrzostwa świata. No, no dokładnie, tak jest. Tylko, że wiesz, Svensson Gustafsson, jest jedna jego wada, że on potrafi w jednym konkursie być koło podium, potem się nie zakwalifikować. No tak, nie wiem, czy tutaj orientujesz się też w tenisie. Ja porównałbym to z, po prostu z mistrzostwem olimpijskim Moniki Puig. Bo tutaj Portorykanka w 2016 roku w Rio została mistrzynią olimpijską, będąc na światowych listach około 80 miejsca. Czyli można? Można jak można. Najbardziej. Miejmy nadzieję, że Svensson Gustafsson skoczy na dobrym poziomie i znowu będzie walczył o wysokie miejsce. Wszyscy mu chyba tego życzą. Zyskał wielu fanów, choć miał ich tak dużo. Svensson Gustafsson! Mistrz świata z normalnej skoczni, Svensson Gustafsson. Już w powietrzu! No i chyba też przygotował niezłą formę na ten mistrzostwo! Ależ przygotował formę! 141 metrów! Jak na swoim plastronie! Coś nieprawdopodobnego! Jaki skok Svenssona Gustafssona! Ja w to nie mogę uwierzyć, drodzy państwo! Matko nie mogę uwierzyć! To jest tak nierealne, jak otrzymasz wypłatę na czas! Coś niesamowitego, jaki skok Svenssona Gustafssona! Co za skok! Co za forma, co za skoczek, co za duma, to jest chyba największa chluba szwedzka od czasów wybitnego Jana Boklewa, który zapoczątkował styl V, a Gustafsson zapoczątkował medale na mistrzostwach dla Szwecji. Coś wspaniałego! Ja po prostu zerkałem. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć w tym momencie. Czy to będzie podwójny mistrz świata? No, wiesz, że to jest możliwe? Zobacz. I spokojny w powietrzu, jak niegdyś po prostu Adam Małysz w Val di Fiemme. Albo Kamil Stok w Soczi. Albo Kamil Stok w Soczi. No i co? Ale powiem ci naprawdę, może on zdobyć to mistrzostwo dzisiaj. Również. Ja mu tego życzę. Ja też. Z całego serca mu tego życzę. Ale nie zdziwię się, jak przyjdzie następny weekend. Loty w Bad Mittendorf, na Kulm. I on nie wejdzie. Ja nie awansuję do albo drugiej serii, tak jest. Coś nieprawdopodobnego. Svensson Gustafsson, reprezentant Szwecji, 141 metrów. Tylko, że bukmacherzy płacili za każdą postawioną gotówkę 350 zł na Svenssona Gustafssona. W drugim. Ty też płacili 350? Tak, tak, tak. Czyli nie wierzą mimo wszystko. Nie wierzą mimo wszystko. Dla nich to po prostu, no, był to taki konkurs, no, taki freak tournament. No właśnie. No właśnie, ale jest pierwszy. A zobaczymy, jakim freakiem to jest Jerome Helverud. Czy jego stać na tak daleki lot? Myślę, że nie. Jego forma to jest jeden wielki joke, że tak powiem. No najwyżej na poprawny skok go tu stać, ale jednak, Ale! Proszę bardzo. Jerome Helverud, 134. No chyba ewentualnie to jest coś w powietrzu tutaj, że tych zawodników proszę... No wynosi po prostu na wyższe tutaj... Odległość, dalsze odległości. No chyba to, powiem ci szczerze, ja wciąż jestem w szoku po tym skoku Gustafssona, po tym co on zrobił. Hartmann i Melbardi są w serii drugiej, czyli jeżeli teraz nikt nie skoczy gorzej od nich, to będziemy mieli 31 skoczków w drugiej serii, czyli ktoś punktów do klasyfikacji generalnej nie zdobędzie, bo przypomnijmy, że te zawody do klasyfikacji generalnej MK-u się oczywiście zaliczają. Paulus Ziganeuer, niemiecki rodzynek, niemiecki wurst, można powiedzieć. Niemiecka kiełbaska jedyna do schrupania dla rywali i rywale go schrupią. No, nie, jednak tutaj w drugiej serii nie zobaczymy Paulusa. Też nie gdybajmy, no ale z takimi zawodnikami, jak nam zostali, no, sorry Paulus. Powiem ci tak, jeden tylko komentarz mi dochodzi tutaj, przychodzi do głowy. Po widzeń? Też, bo też jak najbardziej pasuje, ale... Nie wiem, czy widziałeś w internecie, jest taka przeróbka, kiedyś był taki w telewizji reklamowany produkt Cosmodisc. I tam... A tak. I tam właśnie, oczywiście to nie przeróbka, tylko wycięty i tam taki pan powiedział, panie, daj pan spokój. I to samo można powiedzieć po skoku Paulusa Ziganeuera. Sami Menele, wielokrotnie można było powiedzieć, panie, daj pan spokój po jego skokach w tym sezonie, ale nikt mu nie zabierze tego, że wygrał dwa konkursy w tym sezonie. Absolutnie nie. Każdy by chciał wygrać. Ja też bym chciał. Ale on nikomu dzisiaj nie zabierze miejsca w drugiej serii. Sami Menele już jest 30, czyli teoretycznie jeszcze się kwalifikuje. On może otwierać sakę z Hirobumu takim, jeśli go zaprosi Japończyk. Ale po co? On jest z Finlandii, to Finlandia może. No Finlandia sakę, chłopaki się napiją. No tak, a do konkursu przecież na skoczni normalnej.
A do skoczni normalnej, przecież, przepraszam, do skoczni, do kolejnych zawodów drużynowych, do soboty jest jeszcze czas, to jeszcze zdążę wytrzeźwieć. No oczywiście. Gebhard Hartinger, też kandydat do tego, żeby być wysoko. Tylko czy no, jest równy? Ja będą, powiem ci szczerze, będą mieli duży ból głowy z wyborem tej drużyny. Gebhard Hartinger i proszę bardzo! Też! Znaczy, no nie będą mieli, bo wiesz, tam jest ustalona z góry drużyna przed sezonem. Musi być ustalona, tam nie można nic korygować. Aha, aha. No właśnie, to jeśli się pomyliło z Hisem na prawo. No tak. Na prawo. A Hartinger 138,5. Wprawdzie, to oczywiście nie jest skok na miejsce pierwsze. To nie jest skok, którym zagrozi Knut Afsonowi, ale będzie w czołówce. Sami Menele, samo nazwisko mówi, że on to się ssaka, nie chrzani i no czysto żłopie. Znaczy ci powiem tak, myślę, że dobry... Wszystko co płynne i kopie. Tak jest, taki pach. No sami Menele w końcu. No sami Menele, tak jest. No to więc cóż, szanowni państwo, przyszedł czas na Janusza Wietrzy Balkona. No i teraz już emocje sięgają zenitu. Może to nie są takie emocje, gdy na belce startowej siadał Adam Małysz. Ale porównywalne, jeśli chodzi o MCAP. O MCAP, tak. Może nie jest głównym w tym momencie naszym orłem. Ale zawsze do pana Januszu jest jednak ten sentyment. Panie Januszu, wszystkiego najlepszego. Tego ci życzymy. Nie masz idealnych warunków, ale skocz idealnie. Dmuchajmy w te monitory, dmuchajmy. No i dobrze to wygląda. I ładnie świetnie to wygląda. Ładnie wysoko leci. Pan! Jest! 143 metry! 151 nota! No już ja nie będę komentował niskich ocen sędziowskich. Zapomnijmy o tym, dajmy sobie spokój. Ale Janusz Wietrzy Balkon, po prostu na ten skok, bo on jest no rewelacyjny. Uciszył, rozstawił konkurencję. Ich nie ma. Oni się schowali jak mysz, którą pogonił kot. I to oznacza, że Janusz Wietrzy Balkon, no wprawdzie, jeszcze nie zapominajmy, 12 kroków przed nami, ale w tym momencie jest głównym kandydatem do złota. No jeszcze druga seria przede wszystkim, a tutaj ależ będą emocje. No nie mogę się doczekać w tej drugiej serii, szczerze powiedziawszy. W Sky, ten komentarz, jak widzisz tutaj, na Ale P, no aż chciałoby się to powiedzieć na tak wizji. Tak jest, no chciałoby się to powiedzieć, ale na wizji niestety. Ale to lądowanie faktycznie takie było takie sobie, przyjrzyjmy się mu jeszcze raz. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale można było tutaj... Sędziowie zasłużenie dali takie noty. Takie jest moje zdanie, będąc obiektywnym. Spójrzmy jeszcze raz na te lądowanie i powiedz szczerze, czy 18-18,5 było adekwatne? No tak, tak. Było. Głęboki przykus tutaj. 18,5-18 jak najbardziej to są adekwatne noty do tego lądowania. Czyli sędziowie nie byli metami. Tym razem nie. Tym razem to były besty. Tym razem to były besty. Janusz Wietrzy Balkon, jaka jest jego przewaga? No nie jest duża, bo to nawet nie jest metr. Przepraszam, nie besty, tylko gity. Gity, tak. 1,6, czyli to jest niecały metr. Ale przewaga psychiczna będzie. Z tym, że pamiętamy, Janusz Wietrzy Balkon podczas piątego Mediamondu, gdy rodziła się jego legenda, nie radził sobie, kiedy miał bronić pierwszego miejsca. Więc może lepiej, żeby był drugi, a potem zaatakował od tyłu. Zobaczymy. Pędkostnik. No i czy będzie potem, czy gitem? Micha Babuczka, pędkostnik. No i chyba będzie takim petogitem. Petogit, tak. 19, więc druga no, seria będzie. Ani dobrze, druga seria jest, także... No konkurs po prostu... Zaliczy. Jeden z kolejnych. Tak, jeden z kolejnych. To już zero walki o mistrzostwo świata. Byłem, zobaczyłem, fajnie poszukali. Przypominam. Może Sakę się napije. Może Sakę się napije. Tak. Tak. O, Błotaki to tak zobacz. Błotaki krążył już w praktyce słuchy, że już zaczął. Zobacz, obok niego jest King Henry. Wprawdzie Korea z Japonią tak żyje nie do końca. Ale jeszcze daleko jest kilku pastuszek. Tu jest potencjał. Ukraińcy w nich brzmi potencjał. Saminory, no, tutaj czemuś, też. Czemuś wiedział, że w Ukraińcach jest potencjał. No. Przekładałem się. Tak, Suinim Saminorej, spokojnie, a was w drugiej serii po dobrym skoku. Ponad 135. Równiutko, 135 metrów. I nota jest niezła, 139,1. Tak, no wysoka to nota. Darek, może chciałbyś podzielić z tą historią? Nie, to zostawić dla siebie. Ale chodzą słuchy, szanowni państwo, że Darek Jaguar średnio lubi ukraińskich skoczy. Tak jest, no jakoś po prostu nie przypadają mi do gustu. No trudno. Darek miał konflikt, można powiedzieć. No nieważne, Suinim Saminorej, zobaczmy lądowanie. Takie podejście do lądowania nie do końca idealne, jednak noty po 19, 19 niezłe noty, siódme miejsce.
Kaimo Ortensen, to jest też skoczek, z którym ewidentnie i bez dwóch zdań liczyć się trzeba. Z tym, że już nie jest tak mocny jak podczas turnieju dwóch narodów, ale skakać potrafi, to nie ulega wątpliwości. I Ortensen... No, potrafi, widzimy to, że potrafi skakać i... Wow! Oj, bardzo daleko, ten ostatni ruch. Bez ruchu leży Duńczyk. Miejmy nadzieję, że tutaj nic się poważnego nie stało. To nie wyglądało bezpiecznie, szanowni państwo. Mocno walczył o te metry, mocno walczył. Leciał bardzo daleko. I to jest teraz pytanie, czy to błąd zawodnika? Czy to błąd... Czy to wiatr po prostu? No chyba błąd zawodnika jednak. Jeszcze chciał złapać te metry, jeszcze chciał troszkę tutaj agresywnie podejść. I niestety. No to musiało. A tutaj jeszcze, odpowiadając Marcinowi, nie akurat w warszawskim autobusie, to nie była przygoda moja. Ale podejrzewam, że ten ktoś też Ukraińców nie bardzo lubi. No podejrzewam, że tak. Jeszcze raz zobaczmy Ortensę. To było bezpiecznie. No ale... No on dobrze powiem, że on troszeczkę tymi nartami no wszystko zamortyzował. Bo gdyby on no, tak od razu poleciał... Nart to słaba amortyzacja. Ale chyba tak, no chyba przede wszystkim, no... Co zrobił ten przeciwko? Kąpił się drużynowym. No właśnie, bo przecież... No on już w tamtym sezonie musieli sobie radzić przez jakiś czas bez Ortensena. Też miał fatalny upadek i drugi sezon z rzędu, kiedy osiąga naprawdę dobrą formę, ma groźny upadek. Tak, to jak widzimy, niestety zebrali to tutaj na tych specjalnie przygotowanych noszach. Na to Bogana go wywieźli, tak. I tutaj... Zobacz, dobrze tymi nogami trochę zamortyzował. Niewiele, ale tak, jednak, ale twarzą to uderzył niesamowicie mocno. I tu jeszcze przykancerował. No i na pewno oczywiście będziemy tutaj Państwa na bieżąco informować o stanie zdrowia Ortensena. No bardzo szkoda, mógłby się włączyć tutaj do walki. Moment na przedskoczków. Jeszcze 9 nam zostało. No i Darek, jakaś analiza pierwszego miejsca? No, z pierwszego miejsca jestem zadowolony, dumny. A drugiego? Z drugiego? Zaskoczony? Chyba takie słowo mi przychodzi na myśl. Mimo wszystko, mimo świata? No, widzisz, a Blenowy? Nie, tutaj nie ma chyba zaskoczenia. Te nazwiska z przodu to są ci, którzy byli w dobrej formie. Najbardziej mi wszystko chyba szokuje Janusz, bo Janusz to tak w kratkę troszeczkę skakał. No, miejmy nadzieję, że drugiego skoku nie rysuje. Riku Pika Antalainen. Bardzo dobrze na treningach Antalainen skakał, zwłaszcza na drugim, gdzie był w czołowej trójce. A w zawodach Antalainen daleko, ale czy to pozwoli mu walczyć o mistrzostwo? Śmiem wątpić. No, dużej straty nie będzie, lekko ponad 10 punktów, a to na tej skoczni naprawdę nie jest dużo. Ale bardziej, że sędziowie sędziują jak im się podoba. Tak, to jest fakt. Ale zgodzisz się chyba tutaj ze mną, że skoki ponad 140 metrów będą tymi, które pozwolą tak realnie myśleć o mistrzostwie świata. No tak, to zdecydowanie nie ma tutaj... Czym się wspierać. Antalainen tradycyjnie sztywno lądował i noty też przeciętne, 19, 18,5, 19. I Riku Pika Antalainen, siódma lokata, Kim Chesanem najlepszym z Finów. Już żadnego Fina tutaj nie, przepraszam, jeszcze Juho Kutanen oczywiście. A teraz dwóch Katarczyków, Ewin Branner Hedberg Off i Lasse Kallisen, który myślę się stanie stać skoczyć dalej. Moim zdaniem Off, bo Kallisen jest zasłonny. Moim zdaniem właśnie Kallisen może tutaj zaskoczyć. Ale zobacz. O, w powietrzu. I wygląda to nieźle, i wygląda to dobrze. No ale też tutaj poziom Antalainena. No ale noty... Lepsze. Noty dużo lepsze. No jedno jest pewne. Tutaj podczas tych zawodów nie będziemy mieli aż tylu kandydatów do złota, jak na skoczni normalnej, bo póki co to na pewno Wietrzy Balkon, na pewno Kutafson, na pewno Matthew Miron-Blenowy, może Artinger, a pozostali... No oczywiście Katarczyków w cudzysłowie, no to nie ulega wątpliwości. No i cóż, tymi notami Branner Hedberg Off też jest dosyć blisko. Wprawdzie strata do pierwszego miejsca to jest 6,8, ale to jest strata, którą na tak dużym obiekcie moim zdaniem można odrobić. Tak, i teraz kolejny już powiem reprezentant Kataru. Tak, to brzmi inaczej. No i zobaczmy, no tak jak wspomniałeś, Marku, jest bez formy Kallisen. Ale zobaczmy, jak się tutaj zaprezentuje. No na Mistrzostwa Świata każdy łapie formę! I proszę bardzo! I złapał Kallisen! 139,5 metra, Mika Kojonkowski na wieży trenerskiej machnął tak zdecydowanie dłonią, że jest dobrze, zacisnął pięść, to było takie machnięcie ręką w geście triumfu.
wprawdzie to nie jest pierwsze miejsce, ale dawno tak daleko Kali Sen nie skakał i on też tutaj powinien się liczyć. No a wiemy, że on jest piekielnie mocny, kiedy on jest, powiem szczerze, no jak taki gepard, który wyczuje słabszą ofiarę, to goni ją do końca. I tak właśnie zrobił teraz Lasse Kalisse. Będzie gonił. No tylko ciekawe, czy tego skoku w drugiej serii nie zepsuje. A to inna sprawa. To jest inna sprawa, właśnie o to chodzi. No wylądował ładnie. Myślę, że noty po 19 były tutaj adekwatne, z tym, że flaga katarska obok. I jaka będzie, jakie noty? No widzimy, 19, 19, 19,5. Myślałem, że będzie jeszcze wyżej oceniony. No tutaj komentarz, miliony petrodolarów i tylko jeden zawodnik bijący się o medal. Szczojkowie pewnie niezadowoleni. Myślę, że tak, dlatego też już wiemy oficjalnie, że w przyszłym sezonie tą czwórkę Katarczyków będzie tworzył zupełnie inny skład. Plotki, niepotwierdzone plotki, chodzą, że są zainteresowani Svenssonem Kutafsonem po tym mistrzostwie, że kontaktowano się z Kutafsonem, że przeszedł do Kataru. No i powiem szczerze, że gdyby Kutafson przeszedł do kadry katarskiej, to byłaby konsternacja. No level hard, powiedziałbym. Level hard, absolutnie. Bo niby uwielbiany skoczek, ale gdyby skakał w barwach Kataru, to Boże Święty. Co wtedy zrobić? Czy zacząć lubić Katarczyków? Bo Kutafson? Czy być wiernym nienawiści katarskiej? Trudno powiedzieć. Juhu Kutanen. Najlepszy z Finów na ten moment w sezonie. 53 numer startowy, czyli to już jest ścisła czołówka, to już tak zwana śmietanka, ale Kutanen źle wyszedł z progu, ale skorygował, ale nadrobił to. Koło 135. Powietrzu nadrobił. Ale jakby lepiej wyszedł, no po prostu, to jeszcze te 2-3 metry myślę, że by złapał. No tak, ten skok nas nie porwał. To był dobry skok, ale takich skoków widzieliśmy w tym konkursie już bardzo wiele. Już bardzo wiele, no a teraz wicemistrz świata. Nikt z tych skoczków, których widzimy tutaj, nie skakał tak daleko na tej, nie skakał daleko na... Boże Święty, nie był wyżej na Mistrzostwach Świata niż on przed rokiem. Mikołaj Jarosław, srebrny medalista z Val di Fiemme, ma dobre warunki, dał mu znać Mikołaj Smoła. Trzymajmy kciuki bardzo mocno. Mikołaj Jarosław już w powietrzu. Wysoko, Mikołaj. I dobrze! Nie tak dobrze jak Janusz Wietrzy Balkon, ale 138 metrów. Nie traci kontaktu z czołówką. No, zawsze, no jak to Polak... To serce, może troszkę rozum mówi inaczej, ale serce każe jednak myśleć i wierzyć, że Mikołaja stać na jeszcze lepszy skok w drugiej serii, no i walkę o ten medal. A propos tego serca, to mi się przypomniała piosenka Janusza Laskowskiego, Wszystko chłopcy jest okej, okay, no gdzie jest taki bardzo adekwatny komentarz do tego, co powiedziałem przed chwilą. Rozum mówi go, 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 a rozsądek no, no, no. No i tutaj miejmy nadzieję, że jednak te go, go, go wygra. No, miejmy taką nadzieję. Oczywiście nie mówimy tu o klubach Go Go. Tak jest. No to jest... Może Mikołaj Jarosław lubi kluby Go Go, przecież tego nie wiemy. I Mikołaj na miejscu 8. 142,5 do czołówki, do pierwszego miejsca. 8,5 punktu. Jest to spora strata, ale już do trzeciego miejsca to jest strata 3,1. Czyli o podium można się jak najbardziej bić. No a teraz wicemistrz świata. Aktualny ze skoczni normalnej Adam Bykmaszer. I już ruszył. No i teraz... Serca Polaków chyba w domach zamarły. No i proszę, wysoko, i bardzo pięknie jest w gazie! Ale odległość! 146,5 metra! Ależ tam odpalił, Adam! To jest, proszę Państwa, on wystrzelił bardziej niż Tupolew! Coś niesamowitego! Co zrobił Bykmaszer? No, jeżeli tego Bykmaszer nie wykorzystał... Jak Rysiek, co... Ależ to było przepiękne, przekapitalne, pół metra od rekordu skoczni. Zrobił to, 146,5. Tego nie można w drugiej serii wypuścić. Ależ konkurs. Ależ kapitalnie nam się zaprezentował teraz Bykmaszer. No co on tutaj najlepszego nawyczyniał? Było blisko na skoczni normalnej. No i nie wiem, czy słyszałeś takie plotki, że Katarczycy również Adama chcieli tutaj swojego czasu przekupić. Tak, ale... No i teraz mogą pluć sobie w brodę. Mogą pluć sobie w brodę. Coż za odległość Bykmaszera. No oddajmy to, że warunki miał najlepsze ze wszystkich, ale trzeba być wielkim skoczkiem, żeby to wykorzystać. Trzeba je umieć też wykorzystać, dokładnie. Tak. Ależ tutaj kapitalnie. No proszę, gdzie ta niebieska nam komputerowo narysowana linia wyznacza rekord skoczni. Mało brakowało. Tuż przed nią Adam Bykmaszer ląduje. Jak mawia klasyk, no mało zostało do tego rekordu. Po 18,5 noty.
I jaka przewaga! 6,8! Tego nie można, Darek, wypuścić! On musi być mistrzem jak świata! Jak to pięknie wygląda! Dwóch Polaków! Wcześniej byliśmy zaskoczeni tą trójką Austriaków, teraz dwóch Polaków. No świetnie nam to się prezentuje w tym momencie! Kapitalne. Nie miałbym nic przeciwko, żeby tak to się skończyło. I zostało ich jeszcze trzech! Debilak, Nakota i Johan Remen-Evensen. To jest też ekstraklasa. No oczywiście, no tutaj już same tuzy MKB-u. Debilak! No nie chce mi się wiedzieć, że przeskoczył Adama. No nie przeskoczy raczej, ale to też będzie dobry skok Debilaka. To ale też jest dobry skok. Ale się zaczynają tutaj loty. 141,5. I też będzie się biło Mistrzostwo Świata. Chociaż no strata spora. Strata jest spora, ale skok, Darek... No nie ma się do czego przyczepić. Może można było trochę polecieć dalej. Trochę na progu moim zdaniem zawalił sprawę, bo nie ma takiej trajektorii lotu po tym wybiciu, ale było przepięknie. Raz jeszcze, raz jeszcze. I dobrze. I dobrze, dobrze wylądowane. No i teraz myślę, że ten, który może tutaj też nas wszystkich zaskoczyć. Tak. No i... No nie ukrywam, ja tutaj od początku naszej transmisji to wielokrotnie już podkreślałem, że jest to jeden z moich ulubionych, o ile nie ulubiony zawodnik. Poza Polakami. Poza Polakami oczywiście. No z Zigą miałem okazję nieraz również rozmawiać, bardzo sympatyczny człowiek, bardzo otwarty, komunikatywny. Ale nie tak dobrze. Skacze. Nie tak dobrze. Nieźle, ale no tutaj do czołówki mu trochę zabrakło. 137 metrów, 11 lokata, 142,2. A więc już wiemy, że w trójce po tej serii będzie dwóch biało-czerwonych. To jest pewne. To nie ulega wątpliwości. Tak, ale został nam ten lotnik, a wiemy to duża skocznia. I w jego kraju. I w jego kraju, także Evensena tutaj może ponieść gorący doping publiczności. Nie jest tak mocny, jak na początku sezonu, ale nadal jest silny. Zobaczmy. Evensen już w powietrzu. Troszkę tych problemów. Olż i będzie daleko. Jest daleko, ale nie aż tak. Również daleko. Trzeci! Proszę bardzo, wyprzedza Samsona. 141 metrów, Kutam są zepchnięty. Tak, a już tutaj na szyjku to samo wieszaliśmy medale. A to będzie trzeba jednak o to jeszcze powalczyć. Oj tak, co nie znaczy, ale że Kutam Samson jest w formie. Kutam Samson jest w formie. Ja widzę dzisiaj tą trójkę. Bykmaszer, Wietrzybalką, Kutam Samson. Ale boję się trochę o Janusza, ale obym to wszystko odszczekał po tym konkursie. Świetny oczywiście skok Evensena, trzecie miejsce i on będzie atakował. On będzie atakował. No i pytanie, gdzie ci Austriacy? No właśnie. No tak, no. Nie ma. Ale wraz tutaj z biegiem konkursu te skoki, które zaprezentowali nam Austriacy, były w tamtym momencie no świetne. No tak, no były. Ale tutaj no co za kosmiczny poziom nam panowie Bykmaszer, Wietrzybalką, Kutawson czy Evensen zaprezentowali. Tak jest. No to czapki z głów panowie. Ale mimo wszystko chyba się zgodzi ze mną, że Adam Bykmaszer to jednak była inna galaktyka. Tak, no to jest już tak, nie wiem, nawet nie wiem jak to porównać. To jest coś jak Polska Lotto Ekstraklasa i B-klasa. No tak. W stosunku do innych skoczków. Może tutaj może w porównaniu do Janusza i Kutawsona, Evensena, to jest jak Lotto Ekstraklasa pierwsza liga. O tak, to dobra już porównanie jak najbardziej. Strata do lidera, a to Ex-aequo! Ex-aequo z Kutawsonem jedna. O, ho. No to będzie ciekawie, a proszę bardzo, tu jeszcze do nich tylko 0,6 punktu Debilak. Ale zobacz, no gdzie ci Austriacy, Mlynowy. Jak najbardziej szansa na podium, jak absolutnie. Najbardziej. Prawdzie do Adama 10,5, o Jezu, oby ten Adam to wytrzymał. 146,5. O Adama bym się nie martwił, bardziej o Janusza. Ale Janusz to też już jednak doświadczony zawodnik. Tak jest, to nie ulega wątpliwości, nie ma o czym mówić. Szanowni Państwo! No i przede wszystkim strata do lidera Janusza to jest 6,8. To jest dużo. Już drugi Svensson Kutawson traci 8,6 punktu. Także no tutaj już jest większa strata. Ale Adam może to wytrzyma. Nie, 8,6. 8,4, przepraszam, 8,4. No ale to nas cieszy właśnie, bo strata Janusza do Adama to nas nie martwi, bo to jest tak czy tak, siak Polak. Ale Kutawson to jest co innego. No i tak, a jeszcze drodzy Państwo, tutaj taka szybciutka informacja Rysiek. O stanie zdrowia Ortensena. Ortensen podobno jest świadomy, ale... No nie wiadomo, jeszcze stoi pod znakiem zapytania przede wszystkim jego udział w konkursie drużynowym. Aczkolwiek już wiemy, że o własnych siłach zdołał opuścić Helen. Tak, no tutaj no minus tego jest taki, że no, twarz ma strasznie poturbowaną. Tak. W drugiej serii, mimo że jest dopuszczony... Jednak go nie zobaczymy. Zrezygnował Ortensen, tak. Tak, zgoda w lekarzu niby była,
ale lepiej dmuchać na zimne, bo tak to już nic nie uzyska, jeszcze tak, można pogłębić kontuzję. Tak, i następna troszkę może tej bardziej dowcipna już sytuacja. Podobno już ochrona wyprowadziła Hirobu Matakiego, bo troszkę przesadził z Sakę. Sakę, tak jest. Tak jest, już Sakę przesadził. No i namawiał King Kane Bria. Poląd, że się nie zgodził, ale Kiry Pastuszek owszem. Tak. Kiry Pastuszek owszem się zgodził. I sami będą oczywiście. No tak. A powiedz mi tak, patrz po tych zawodnikach, czy ktoś tutaj jeszcze ma potencjał? Do wypicia... Moim zdaniem Brunon Tragedia. Brunon Tragedia? Tak. Ewentualnie jeszcze Pomale w Tkiszwili. Tak, Pomale w Tkiszwili. Jak najbardziej tak. No i myślę, że to by było chyba wszystko. Może Adamus Mikolajski. Adamus Mikolajski-Wiciusz, tak, jak najbardziej. Rysiu młody, to on myśli, ale na przykład Niko Mlegdanowicz. Nie no, Niko Mlegdanowicz, no to bądźmy realistami. No Podrzadek. Nie no, Podrzadek to myślę, że dwa piwa i trzy dni bałaganu. Szanowni Państwo, spójrzmy tutaj, czy jest to jeden dopuszczonych, Ortensen skacze. No jesteś przez sędziów, jako to, że osiągnął regulaminowo, tak. Regulaminowo jest dopuszczone, ale wiemy już, przekażmy jeszcze raz tą informację. Kajmo Ortensena w drugiej serii nie zobaczymy. Ależ dla nie jest jego zdrowiem, ale najważniejsza informacja dnia. Oczywiście, pamiętamy o Ortensenie, że tam nie jest różowo. Adam Bykmaszer, 6-8 na półmetku przewagi nad Januszem. No musimy mieć w końcu tego mistrza świata. No mamy przewagę nad Niepolakiem, szanowni państwo, 8,4. Jeżeli Polacy to roztrwonią, no to by chyba już nikt. Tak, i trzecie miejsce, no przede wszystkim tutaj sprawa medali, bo po prostu rozstrzygnie się na niesamowitym poziomie, ponieważ na trzecim miejscu ex aequo Svensson Kutafsson i Jochen Remmen-Evensen. Niedaleko Debilak, Mlynowy, Kalisset, Irkutsk, Artinger, nawet Jarosław jeszcze na upartego mógł tu trzech Polaków. Oj, to było niesamowite. Dobra, nie wybiegajmy tak daleko, nie wybiegajmy tak daleko. O godzinie 21.35. Za 11 minut rozpocznie się druga seria, no i chyba warto być z nami, warto być podczas tego historycznego konkursu, gdzie może po raz pierwszy w historii będziemy mieli dwóch Polaków na podium i w końcu mistrz świata, bierzemy w to. Miejmy nadzieję. Tak jest. Do usłyszenia za 10 minut.